Z łaski Chrystusowej, bracia i siostry, będziemy kontynuowali naszą lekcję. Oczekuję przyjścia zmartwychwstania umarłych. I ta lekcja tyczy się porwania Kościoła i pierwszego zmartwychwstania. Ewangelia świętego Mateusza, 24 rozdział, 13 werset. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyha, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie było skrócone owe dni, nie ocalałoby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż do zachodu, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się orły. A zaraz pod ręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdyż gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajcie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Ale bowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli jednej, będzie wzięty, a drugi zastawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Amen. Mówiliśmy o porwaniu Kościoła, mówiliśmy o wszystkim, co się ma stać na początku ostatecznych dni, czyli początek boleśni. Powiedzieliśmy też, że porwanie Kościoła odbędzie się i będzie warunkiem do porwania, aby objawił się Antychryst, bo Antychryst nie może się objawić, bo przeszkadza mu ciało Chrystusowe, Kościół Chrystusowy, którego głową jest Chrystus i który ma władzę całkowitą na niebie i ziemi. I również w poprzedni czwartek powiedzieliśmy
o słowach Chrystusowych, tak jak dokładnie opisał o pierwszym apostolskim kościele, o jego męce, ale i o końcu apostolskiego kościoła pierwszego, czyli o zniszczeniu Jeruzalem, tak jak dokładnie opisane było w Słowie Bożym. I 13 werset mówi, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, bo wielu było tych, którzy byli męczeni, ale wielu było tych, którym się nie udało i oddalili się. I od razu poszedł do ostatecznych dni i tyczył się do Izraelitów, ale i teraz z Ewangelią Mateusza i powiedzmy, że ostateczne czasy opisują tylko w Ewangelii świętego Mateusza, który jest wysłany do Żydów i jest objawiony Chrystus jako Mesjasz w Ewangelii świętego Marka, które jest napisane pod dyktando Piotra poprzez Marka, tyczy się do Rzymian i opisuje Jezusa Chrystusa jako sługę. I Ewangelia świętego Łukasza, w Ewangelii świętego Łukasza, które napisał lekarz Łukasz, który był razem z Pawłem we wszystkich jego podróżach i zostało wysłane ta Ewangelia Grekom i objawia Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego. Ewangelia świętego Jana nie opisuje w ogóle o ostatecznych dniach, jest napisane poprzez apostoła Jana, tyczy się do Kościoła i objawia Chrystusa jako Syna Bożego. Kościół ostatni nie będzie żył w siedmioletnim okresie Antychrystusa, ale będzie żył przed objawieniem Antychrystusa. Ale jednak apostoł Mateusz pisze tą Ewangelię i zaczyna od 15 wersetu. A gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Tyczy się i zaczyna od ostatnich 3,5 lat, bo pierwsze 3,5 lata, tak jak jest pokazane w objawieniu, zaczynają się od razu z siedmioma pieczęciami, gdzie pierwsza pieczęć objawia się jako biały koń. Wielu mówią, że to jest Słowo Boże, a inni mówią, że to jest Antychryst i objawia się pierwszy raz Antychryst. I czymkolwiek jest biały koń, dla nas jest to samo, ale pewną rzeczą jest, że my jesteśmy w latach siedmioletniego okresu Antychrystusa. Druga pieczęć jest pierwsza społeczny krach, wybuch. Trzecia pieczęć są głody, głód na całej kuli ziemskiej. Czwarta pieczęć jest śmierć. I piąta pieczęć jest pieczęcią, gdzie objawia Słowo Boże zabitych, którzy stoją przed ołtarzem i to nie jest raj, to jest pod ołtarzem, gdzie stoi Jezus Chrystus i są dusze zabite, którzy wołają, kiedyż Panie Święty i Prawdziwy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I to nie ma nic wspólnego z Kościołem, bo porwanie Kościoła już się odbyło i wyborni Chrystusowi, Kościół Chrystusowy przemienił się w święte ciało. Szósta pieczęć pokazuje straszne rzeczy, które staną się na ziemi i to jest podobne do tego, co opisuje Słowo Boże o dniach, o udręce i w szóstej pieczęci dzieje się na ziemi.
jest napisane, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew i gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, a i niebo znikło jak niknie zwój i wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. Jest to więc gniew Baranka Boża, która objawia się w siedmioletnim okresie Antychrystusa poprzez różnego rodzaju katastrofy naturalne, z odwrotnością co do tego, co jest napisane przed drugą paruzją. I to mówię, abyśmy zobaczyli, że to nie jest to samo, a zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. To, co jest opisane w szóstej pieczęci, są to naturalne zjawiska, które zaczynają się poprzez trzęsienie ziemi, że każda góra i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich, ale to, co opisuje apostoł Mateusz przed drugą paruzją, są to, że mocy niebieskie zostaną poruszone. I później przychodzi siódma pieczęć, z których wychodzą siedem trąb, gdzie w siódmej trąbie trzecia trąba trzecia część rzek i źródeł wody zostanie zniszczona i piąta trąba zaczynają się trzykrotnie biada, męczarnia ludzi poprzez 5 miesięcy, szósta trąba, stanie się trzecia wojna światowa, gdzie 1/3 ludzi będzie zabitych i 200 milionów wojska wystąpi. I tam pokazuje w ciągu dalszym Słowo Boże dwóch proroków, którzy przez pierwsze 3,5 roku w okresie antychrystusowym będą zwiastować, że będą zwiastować, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i kto będzie się przeciwstawiał Nim, będzie umierać i będą mieli władzę, aby nie padał deszcz za dni prorokowania. Mają też moc nad wodami, by je zmieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. Ale jak zakończy się pierwsze 3,5 roku, które Bóg przewidział, żeby oni głosili, aby służyli na ziemi, zwiastując, że Jezus Nazarejski jest Mesjaszem, wtedy zostanie dane moc Antychrystusowi, aby ich zabił, i będą się radować na całej ziemi, że ich zabije. I 3,5 dni będą się patrzeć na nich i mieszkańcy ziemi radować się będą nimi, weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Ale znienacka, po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli i zostali w niebo wzięci. I od razu później zaczyna się siódma trąba i to jest ostatnia trąba aniołów i tam stanie się wielka tajemnica, gdzie archanioł Michał pierwszy raz będzie walczył z szatanem i jego aniołami i wrzuca diabła i szatana na ziemię razem z jego aniołami. I nie będą mieli możliwości i władzy diabeł i aniołowie jego. Nie będą mieli władzy, aby przychodzić
do nieba w ogóle. Zgrzytają swoimi zębami diabeł i jego aniołowie, bo wie, że się przybliżył ich koniec. I teraz objawia się, daje władzę diabeł Antychrystusowi, aby miał władzę na całej ziemi. I została dana temu Antychrystusowi, aby walczył ze wszystkimi świętymi i następnie objawia nam Słowo Boże, fałszywego proroka, który objawia się. Jego cechą jest, że ma dwa rogi. Antychryst być może jest polityczną osobą albo wojskową osobą, która ma władzę. Antychryst jest religijną osobą i też on z władzą. I Mateusz zaczyna opisywać drugie 3,5 roku, bo ohyda spustoszenia usiądzie na świętym miejscu, czyniąc samego siebie, że jest Bogiem i całkowitą władzą na całej kuli ziemskiej. I opisanie apostoła Mateusza tyczy się do Izraelitów wiernych, bo w okresie 7-letnim Antychrystusa jest napisane i Słowo Boże nie może się zaprzeć, że Bóg wyleje łaskę i błaganie dla ludu Izraela, aby wezwali tego, którego męczyli. I jak zostali wzbudzeni z martwych dwóch proroków, teraz Ewangelia będzie głoszona poprzez aniołów, którzy wołają, że Jezus jest Bogiem, że jest Mesjaszem. Również pokazują, objawiają, że ten, który uczynił do tej pory i ma władzę i oszukał wielu, nie jest nikim innym jak Antychrystem. I na koniec objawiają aniołowie Babilonem i to jest pod władzą fałszywego proroka. I w tamtym okresie, mówi apostoł Mateusz, jak ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszeniem, wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry i kto będzie na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. W sobotę było zabronione poprzez zakon Mojżesza, aby chodzili Izraelici więcej od 5 kilometrów dziennie. Czyli ucieczka będzie urzeczywistniona na początku siedmioletniego okresu, bo Antychryst będzie miał wielką złość przeciwko im, bo oni 144 tysiące z ludu izraelskiego będą głównymi, którzy będą głosić Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego, wszystkim narodom, że tłum wielki przyjmie ich kazanie i wielu uwierzy, z wynikiem czego nie będą przyjmować znamienia i to będzie obowiązkowe, a nie że kto chce, tak jak w pierwszych ich 3,5 latach, mając jednak wielką karę, że nie będą mogli kupować ani sprzedawać. Tragiczne sytuacje, które przeżyją ci ludzie, ale będą mieli też szansę, ostatnią szansę, aby zostali zbawieni i odważę się i powiem, że będą zbawieni tak jakby przez ogień, czyli
ostatniej chwili, nie przyjmując znamienia, ale ostatnie lata będą tragiczne i wtedy będzie trwoga wielka, która nie była od początku świata, aż taka trwoga nie będzie i ani nie było takiej dręki. Dlatego mówi nam Słowo Boże z celem, abyśmy byli bardzo zważający w naszym życiu, że być może stracimy szansę, pomimo że nas wybrał Bóg i że poprzez Jezusa Chrystusa dodał nas do swojego Kościoła i że stracimy szansę porwania. Zważajcie więc, woła Słowo Boże, czuwajcie, módlcie się od obżarstwa, od trosk życia, bo tamten czas, tamten dzień przyjdzie jak pułapka, aby złapać w pułapkę wszystkich ludzi na ziemi. Wy jednak zważajcie, czuwajcie, módlcie się, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co się ma stać. Trwoga wielka, smutek, który nie był nigdy na ziemi. I w tamtym okresie, kontynuuje apostoł Mateusz, Słowo Boże, mówi, że jakby nie było skrócone owe dni, nie ocalałoby żadna istota i tamten okres będzie straszny, aby wytrzymać i abyś przyjął wszystko to, co musisz wykonać dla wiecznego życia, że nie będziesz mógł przyjąć znamienia przed taką twardością, ale Bóg skróci dni. Mówimy o 7-letnim okresie Antychrystusa, ale będzie mniej. Daniel mówi o 6,5 latach. Nie wiemy, ale te wszystkie kazania, które słyszymy dzisiaj, będą być może te, które pobudzą tych ludzi, ale szczególnie kazanie aniołów i Izraelitów, którzy będą wołać do ludzi o wiecznej otchłani i sądzie. I wtedy, jak ktoś wam powie, że tutaj jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie, nie idźcie tam. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, i będą mieli moce w imieniu szatana. I czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. I Pan, kończąc, powiedział, że powiedziałem wam wszystko. I jak powiedzą wam, że jest na pustyni, nie wychodźcie, w kryjówce jest, nie wierzcie, bo jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlecą się też orły. Diabeł będzie starał się też i wtedy oszukiwać, bawiąc się, powiem lepiej, z nadzieją, że Pan będzie blisko, tak jak teraz robi i oszukuje to i oszukuje tych, którzy mówią, że Pan jest blisko i stara się wyciągnąć wiarę od ludzi, ale nie uda mu się wtedy, ale i tak jak teraz, bo tak jak wtedy będą głosić aniołowie i będą przekonywani ludzie, że wielki tłum, niezliczony tłum weźmie udział w zebraniu, w zbiorze poprzez aniołów, w pierwszym zmartwychwstaniu. Wszyscy ci, oprócz Kościoła Chrystusowego, i tak samo nie uda mu się i teraz diabłowi, bo moce niebieskie działają donieślej, bo objawia nam w Ewangelii świętego Łukasza sam nasz Pan Jezus Chrystus, mówiąc, że do swoich uczniów, wtedy, że przyjdą dni, że będziecie pragnąć zobaczyć, i to mówi do uczniów, jeden dzień z dni Syna Człowieczego i nie będziecie mogli zobaczyć. Będą tak piękne te dni Syna Człowieczego, ostatnie dni przed porwaniem Kościoła, które wam się objawią, poznacie je
Poprzez wiarę ze Słowa Bożego będziecie chcieli być w tych dniach, ale nie będziecie mogli być w tych dniach, bo to będzie dla ostatniego apostolskiego kościoła. Ale jednak zobaczmy ciąg dalszy, bo opisuje drugą paruzję Pana, że będzie tak jak z błyskawicą, która pojawia się od wschodu, jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Zobaczy to każde oko z przeciwnością do porwania Kościoła, która jest opisana w Ewangelii świętego Łukasza. Porwanie Kościoła zrozumieją tylko 10 panien, które wyszły, aby spotkać się z oblubieńcem. Druga paruzja jednak, drugą paruzję zobaczy każde oko. I w porwaniu Kościoła jest opisane, że gdzie jest ciało Jezus Chrystus, tam zlatują się orły. A w drugiej paruzji jest napisane, gdzie jest padlina, antychryst, tam zejdzie Jezus Chrystus ze wszystkimi świętymi, aby walczył, aby uczynić ostatni sąd tutaj na ziemi. I opisuje procedurę drugiej paruzji. Tak samo jak porwanie nie jest jedna chwila, ale procedura. Naprzód jest krzyk, głos archanioła i trzecie, trąba Boża, gdzie w jednej chwili, w oku mgnienia, przemieniają się i biorą udział w porwaniu Kościoła wszyscy, którzy żyją w Chrystusie, bo jednocześnie zmartwychwstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, czyli jest wcześniej rozkaz w porwaniu Kościoła od Boga, bo tego dnia nikt nie zna. W ciągu dalszym będzie słyszany krzyk archanioła, oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie na spotkanie Niego. Mają czas 10 panien, aby 5 przygotowały się, a 5, które nie są przygotowane, że nie zdążą. Ten czas jest tak krótki, że ci, którzy są gotowi, zdążą, a ci, którzy nie są gotowi, nie zdążą. I jak zostanie usłyszana trąba, wtedy w mgnieniu oka przemienią się święci, przemieni się Kościół wierni. A co do drugiej paruzji, jest inna procedura i teraz zobaczymy ją. Jest opisane to od 29 wersetu. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc się zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i to jest początek drugiej paruzji Pana, i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą, bo ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Zostanie pokazany znak Syna Człowieczego. Co to będzie, jak to będzie, nie objawia nam Słowo Boże. Możemy pomyśleć, co chcemy, ale to, co ma znaczenie, że w Słowie Bożym nie jest opisany ten znak Syna Człowieczego. Do tego momentu wielu będą mówić, fałszywi Mesjaszy i fałszywi prorocy, że tutaj jest Chrystus. I powiedział im, że by nie słuchali tego, ale jak zobaczycie znak Syna Człowieczego na niebie, wiedzcie, że Pan nadchodzi. I wtedy wyślę aniołów swoich, po drugie, z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Czyli będzie pierwsze zmartwychwstanie wszystkich tych, którzy nie należą, którzy nie należały do Kościoła Chrystusowego.
czyli do tych, którzy będą zabici w siedmioletnim okresie antychrystusowym, ci, którzy będą żyli i nie przyjęli znamienia, i wszystkich tych ze Starego Testamentu, ale i wszystkich tych, którzy nie usłyszeli i nie poznali Słowa Bożego, ale poprzez swoje sumienie i poprzez swoje myśli zostali osądzeni, zostali stwierdzeni poprzez Jezusa Chrystusa jako sprawiedliwi wobec Boga, bo uczynili według, bo czynili wolę Boga. I od razu po zebraniu świętych poprzez aniołów, i od razu później w objawieniu zobaczmy to. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę. 19 rozdział, objawienie świętego Jana, 7 werset. Gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To jest wieniec chwały, który da Chrystus wszystkim tym, którzy umarli albo żyją, którzy zostaną porwani przed objawieniem się antychrystusa, aby wydarzyło się, aby stał się ślub Chrystusa z Kościołem. I 9 werset. I rzeczy do mnie napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Czyli oprócz oblubienicy w ślubie Chrystusowym będzie, będą też przyjaciele oblubieńca, ci, którzy przyjęli zmartwychwstałe ciała poprzez zbiór świętych poprzez aniołów. I tam w niebie odbędzie się, bo na ziemi stanie się, naprzód ujawi się znak Syna Człowieczego, później odbędzie się zbiór świętych wybranych poprzez aniołów i w niebie odbędzie się ślub baranka Chrystusa i Kościoła w obecności przyjaciół oblubienicy, którzy znaleźli się poprzez zbiór aniołów i później jest opisane ze szczegółami triumf Chrystusa, który zejdzie na ziemię ze wszystkimi świętymi Nowego i Starego Testamentu i z jego aniołami, bo w niebie teraz jest, są tylko święci aniołowie Boży, bo aniołowie i szatan i diabeł będzie zrzucony na ziemię. 11 werset jest opisany ze szczegółem druga paruzja Chrystusa. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziony był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Schodzi teraz Jezus Chrystus i orły do padliny, czyli do antychrystusa na ziemię. I 14 werset. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach przeoblaczone w czysty biały bisior. Tak jak było opisane, bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych ze wszystkimi świętymi. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. Na ziemi są antychryst, fałszywy prorok i wojska antychrysta,
który zawołał Antychryst, aby przeszkodził przyjściu Chrystusa tam w Jeruzalemie. Mniej więcej. Ale i wszyscy mieszkańcy, którzy przeżyli ten 7-letni okres Antychrystusa, którzy przyjęli znamię i pokłonili się posągowi Antychrystusa. A z ust jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I przyjście Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi na ziemię, gdzie króluje Antychryst ze całym swoim wojskiem i z mieszkańcami jego, którzy przyjęli znamię, z wynikiem czego, że oni będą dla zagłady. I 17 werset opisuje przyjście. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc: wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, noże zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. To są wojska Antychrysta, które będą wszystkie zniszczone, i zobaczymy jak. I widziałem zwierzę, i królów ziemi, i wojska ich zebrane, by stoczyć bój. To widzi Jan, tam w walce Armagedona, królów ziemi i wojska ich, że wszyscy byli zebrani, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. Przypominam wam, że spadł na ziemię diabeł i wojska jego i wiele mówi, nie wiem czy to jest poprawnie czy nie, to są teologiczne zdania, które czytałem, wiele mówią, że są ograniczone ruchy diabła i jego aniołów tylko w otoczeniu na ziemi i w taki sposób jest wytłumaczone walka, która styczy się na ziemi z Jezusem Chrystusem. I teraz to jest pytanie. 20 werset. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką, a pozostali, te wojska, byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. To jest walka i zwycięstwo Chrystusa w Armagedon, gdzie będą zniszczone wojska Antychrystusa i fałszywego proroka, a Antychryst i fałszywy prorok zostaną wrzuceni pierwsi do jeziora ognistego, do piekła, gdzie jeszcze nikt się nie znalazł, i to było zrobione dla diabła i jego aniołów. Czyli otwarcie piekła zrobią Antychryst i fałszywy prorok. Ale teraz pójdźmy dalej. I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce, i pochwycił smoka, węża starodawnego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 laty. I dlatego te związane diabła i szatana tyczy się również w liście
w Słowie Bożym, w liście świętego Piotra, drugi rozdział, czwarty werset, drugi list świętego Piotra. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Teraz nie wiem, czy to jest to samo miejsce i nie objawię nam tego Słowo Boże, ale jak to nie jest to samo, to jest podobne miejsce, gdzie Pan złapał diabła i szatana, węża starodawnego i związał go tam na 1000 lat i wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat, gdzie będzie miał go związanego Chrystus i po 1000 latach będzie znów spuszczony na wolność. I siódmy werset, idziemy w ciągu dalszym. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię po 1000 latach, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień. Bóg wysłał ogień i pochłonął ich wszystkich, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się zwierzę i fałszywy prorok, i będą dreczeni dniem i nocą na wieki wieków. I na koniec przychodzi dzień ostatecznego sądu. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota, została otwarta, i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Sąd żywych i umarłych, i tą władzę ma tylko Chrystus. I zostali sądzeni umarli na podstawie tego, co zgodnie z uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich nie znajdowali, byli sądzeni każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeśli ktoś nie był napisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. I tutaj jest sąd ostateczny, o której Jezus Chrystus powiedział, że w tamtym dniu będzie sądził Jezus Chrystus, któremu została władza dana, aby sądził tylko On żywych i umarłych, tak jak pasterz, który daje owieczki na prawicę, a koziołki na lewicę. On będzie da tych, którzy wzięli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, jego imię jest zapisane w Księdze Żywota, czyli albo poprzez porwanie, albo poprzez zbiór aniołów, wsadzi ich po prawicę, a po lewicę wstawi wszystkich martwych, którzy przyjęli udział w drugim zmartwychwstaniu, która stanie się po 1000-letnim królowaniu Chrystusa i po związaniu diabła na 1000 lat. I wrzucenie diabła do jeziora płonistego, i będzie sądził Jezus, i mówiąc do tych, którzy będą po prawicy: wejdźcie błogosławieni mojego Ojca, odziedziczcie królestwo niebios, które było przygotowane od założenia świata. A do tych, którzy będą po lewicy, którzy przyjęli udział w zmartwychwstaniu drugim,
I powie Pan do nich: idźcie precz, przeklęci mojego ojca, do jeziora płonącego, przygotowanego dla diabła i jego aniołów. I tam się zakończy wszystko, objawi się wieczne życie, nowa Jeruzalem i Słowo Boże kończy się, mówiąc, że będą królować ci, którzy były, ich imiona zapisane w Księdze Żywota, będą królować na wieki wieków. I to jest napisane bardzo pięknie w 22 rozdziale w objawieniu świętego Jana, 5 werset. 22 rozdział, 5 werset. Od 3 wersetu zobaczmy też jeszcze jedną ładną cechę. I nie będzie już nic przeklętego w wiecznym życiu. Będzie w nim tron Boga i baranka. I tutaj łączy się tron Boga z Chrystusem. Tron Chrystusa zaczął się od tronu Dawida. Został kontynuowany poprzez tron Chrystusa, poprzez królowanie tysiącletnie Chrystusa na ziemi i zakończa się z tronem wiecznym, który staje się jednym tronem, gdzie siedzi na tym tronie Bóg i razem baranek Jezus Chrystus. 4 werset. I oglądać będą Jego oblicze, Boga. I to jest być może pierwszy raz, jak ludzie zobaczą oblicze Boga. Zobaczą Go oblicze w oblicze i to być może jest pierwszy raz, nie wiem dokładnie, a imię Jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I tutaj zakończa się piękny plan Boży, tak jak nam opisuje Słowo Boże. I przed zakończeniem chciałbym powiedzieć jeszcze, że są też różne nauki teologiczne co do planu Bożego. Jest szkoła teologów, achiliasty, którzy nie wierzą w tysiącletni okres Chrystusa, ale mówią, że tysiącletni okres królowania Chrystusa jest teraz, ale to jest poza Słowem Bożym, tak jak czytaliśmy. Twierdzą, że Słowo Boże jest podobieństwem, a my uważamy, że Słowo Boże jest tak i amen, ale są wielkie szkoły teologiczne i wielkie dogmaty chrześcijańskie, które wierzą w tą achiliastyki, królestwo, że 3 dni, porwanie kościoła, druga paruzja i ostateczny sąd w rzeczywistości jest jednym dniem. I główną nauką religijną jest to, nie wierzą w tysiącletni okres królowania Chrystusa. I z odwrotnością tego nauka, którą my wierzymy, bo czytamy dokładnie Słowo Boże i nie twierdzimy, że jest podobieństwem Słowo Boże, ale jest całkowicie prawdą. I twierdzimy, że jest tysiącletnie królowanie Chrystusa, będzie królował Chrystus z żelazną laską nad wszystkimi narodami, ale teraz nie króluje nad wszystkimi, króluje nad tymi, którzy chcą, aby królował nad nim Chrystus, bo teraz Ewangelia jest, że kto chce przyjść za mną, on tylko będzie uważał za Chrystusa jako króla, ale w tysiącletnim okresie królowania Chrystusowego będzie królował nad wszystkimi ludźmi i jego królestwo i tron jego będzie w Jeruzalemie i tam będzie w zmartwychwstałym ciałem i wszyscy, którzy przyjęli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, czyli na ziemi będą ludzie, którzy będą ci, którzy przyjęli znamię i pokłonili się Antychrystusowi, którzy będą przeklęci, tak jak mówi Słowo Boże, dziadkowie 100 lat i ich dzieci, którzy będą 1000 lat, bo diabła nie będzie tam, aby dawał choroby i męki ludziom. Oni jednak i z tych jednak nikt nie będzie zbawiony, bo oni przyjęli
udział w drugim zmartwychwstaniu. I tak jak mówi Słowo Boże, że błogosławieni ci, którzy przyjęli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, drugie zmartwychwstaniu. Diabeł oszuka wszystkich tych i ich pobudzi, aby walczyli przeciwko Chrystusowi przed ostatecznym sądem. I przed tą nauką, że są trzy inne dni, porwanie, druga paruzja i ostateczny sąd też są różnego rodzaju zdania teologiczne. Pierwsze zdanie jest, że twierdzą, że Antychryst naprzód objawi się i w połowie 7-letniego okresu będzie porwanie Kościoła. To jest słynna nauka w protestanckich kościołach, że porwanie Kościoła będzie w połowie 7-letniego okresu. My w ogóle tego nie przyjmujemy, bo opieramy się tylko na Słowie Bożym. Nie jest możliwe, aby była władza Chrystusowa z Kościołem, z władzą diabła, z Antychrystusem. Nie może się objawić Antychryst z władzą diabła, jak naprzód nie zostanie zabrany ten, który mu przeszkadza, który ma władzę teraz. I w dodatku w kościele w Filadelfii, i który jest kościołem ostatecznych dni, chwalebny kościół, warunkiem, aby ktoś przyjął udział w porwaniu kościoła, tak jak nam opisuje Słowo Boże, jest: dlatego, że zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja cię zachowam z godziny próby, która przyjdzie na wszystkich mieszkańców ziemi. I prawdą jest, że teraz, dzisiaj jest duchowna równowaga w ludzkości, bo jest Chrystus jako głowa ciała swego i moc Ducha Świętego, która łączy członki Kościoła Chrystusowego, światowego. I nie mówimy światowe, nie mówimy o zielonoświątkowcach, ale mówimy o światowym, prawdziwym Kościele Chrystusowym na całej kuli ziemskiej. Ten Kościół więc ma władzę, bo Pan powiedział, że daję Tobie władzę, abyś chodził po wężach i po żmijach i po wszelkiej mocy wroga i nikt nie przeszkodzi Wam. Jeszcze mamy władzę w imieniu Chrystusa, abyśmy potępiali diabła, abyśmy związywali diabła, abyśmy wypędzali diabła i abyśmy wyzwalali poprzez Jezusa Chrystusa tych, którzy są sprawiedliwie zniewolniczeni. I jak jest Kościół na dole i poprzez który jest władza Chrystusowa, bo sam wyznaje, że jest mi dana władza na ziemi i w niebie, diabeł nie może objawić swego sługi Antychrysta i fałszywego proroka. Ale jest też jeszcze inne zdanie, inna teoria teologiczna, że porwanie stanie się razem ze zbiorem aniołów wybranych. My więc z łaski Chrystusowej, dlatego że podjęliśmy decyzję, abyśmy rozważali Słowo Boże i abyśmy trwali dokładnie w tym, co jest napisane, bez odchodzenia na prawo ani na lewo, i to twierdzimy, że to jest wszystko zrozumiałe poprzez każdego człowieka, któremu Bóg otworzył umysły, aby zrozumiał Pisma. I dlatego głosimy, trwamy w tym. I jak mówimy, głosimy, nie głosimy ludziom, ale głosimy naprzód naszej rodzinie, naszym dzieciom z odwagą, że to jest prawda, która jest napisana w Ewangelii Chrystusowej, i później głosimy wszystkim ludziom, bo mówi nam Słowo Boże, że my będziemy prorokować, bo jest napisane, że w ostatecznych tamtych dniach wyleję na moje sługi i służebnice Ducha Świętego, aby prorokowali. Będziemy prorokować, tak jak kiedyś Jan poprzez Ducha Świętego prorokował. To jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
i wołał ludziom, aby się upamiętali, bo przybliża się Królestwo Niebios. I tak samo my będziemy głosić Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i tego, który przyjdzie, aby porwać swój Kościół. Trwając jednak z bogobojnością w Kościele, w woli Bożej, aby z łaską Chrystusową, jak zostanie usłyszany rozkaz, w ciągu dalszym głos Archanioła i na koniec trąba Boża, abyśmy wszyscy razem jako pięć mądrych panien gotowi z łaski Chrystusowej, z mocą Ducha Świętego, abyśmy przyjęli udział w porwaniu Kościoła, abyśmy zobaczyli nasze ciało, jak się przemienia, te zniszczalne przeodzieje się w niezniszczalne i śmiertelne w nieśmiertelne. Do tego momentu możemy powiedzieć dobrego zmartwychwstania wszyscy razem, ale nie zapominajmy, że musimy w dobrym boju walczyć, musimy naszą drogę zakończyć, jakąkolwiek drogę przygotował Bóg dla każdego z nas i do końca musimy zachować naszą wiarę pod jakimikolwiek trudnościami i szczególnie w ostatecznych dniach, gdzie czasy będą trudne, abyśmy wytrwali do końca, abyśmy przyjęli udział w porwaniu Kościoła, ale i pracując, abyśmy weszli bogato poprzez bramy. I ostatnią cechą jest, abyśmy zapragnęli przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa i chcemy chcemy, aby te pragnienie dał nam tylko Bóg poprzez Ducha Świętego i aby włożył je do naszego serca, aby nas zmienił w światła, które będziemy świecić w tym świecie, który jest pochłonięty poprzez ciemność, poprzez kłamstwo, poprzez grzechy, poprzez niesprawiedliwość, poprzez nieprawość, poprzez ciemność tego świata. My bądźmy światłem tego świata. Mamy posłannictwo. I powiem poprawnie, bracia i siostry. Masz, bracie i siostro, posłannictwo. Posłannictwo niebieskie, abyś głosił Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego, dobrego zmartwychwstania. Amen.